Cześć, tu Tao Chin i witam was w tygodniówce. Tygodniówka jest to takie coś, co będę nagrywał co tydzień. I co tydzień będę przedstawiał wam inną grę, o niej opowiadał. No i kombinował różne rzeczy, pokazywał głównie wam ją, trochę o niej opowiem i na przykład powiem, czy warto nagrać z takiej gry let's play, czy może się nie opłaca, żeby miało to związek z moim kanałem oczywiście. Co tydzień będzie oczywiście inna gra. Do tego dodatkiem jest to, że na początku każdego kolejnego odcinka będę przedstawiał kanały ludzi, którzy tworzą let's play'e z gier, która była na przykład w poprzednim odcinku. Czyli na przykład teraz jak pokazuję, będę pokazywał wam Pokémon White, które dość niedawno wyszło i zaraz zacznę o nim opowiadać. To jeżeli ktoś ten Pokémon White nagrywa i obejrzy ten film i napisze o tym do mnie, to ja oczywiście zajrzę na jego kanał i w następnej tygodniówce za tydzień, w czwartek będą te tygodniówki pokazywane. Dzisiaj jest czwartek. O różnych porach, ale ważne, że w czwartek. Będzie właśnie pokazany tego gościa, ewentualnego kanału. No chyba, że nikt się do mnie nie zgłosi. Tygodniówki będę nagrywał czasem sam, a czasem z jakimiś osobami. Na przykład będzie jakaś fajna gra, która ma fajny tryb multiplayer, to wtedy biorę jakiegoś Apo, czy tam Macieja, czy kogoś tam biorę. I jedziemy w dwóch i pokazujemy, omawiamy tę grę i jest fajnie. I tak ma być, nie? Na pierwszą tygodniówkę wybrałem właśnie Pokémon White version. To są podobno najnowsze Pokémony, wydane w roku 2010 bodajże, czy 2011 były jeszcze dopracowane, czyli bardzo świeże po prostu. W międzyczasie będę tam rozpoczynał grę. Grałem już chyba tam chwilę, czy nie grałem, nie wiem, nie mam zapisów, więc bardzo możliwe, że mi się usunęło. Chwilę grałem, jeżeli grałem. Pokazany będzie tylko początek, wybranie Pokémona, nie wiem, tam pierwsze dwie walki i tam gadanie, bla bla bla, nie? Jeżeli wam się gra spodoba, to oczywiście możecie w nią zagrać, bez problemu, tylko sobie musicie kupić, znaleźć, takie, wiecie, stare, oczywiste. Więc tak, Pokémon White, pierwsze moje odczucia, gdy to odpaliłem, mówię, no, kolejne Pokémony, to co zwykle będzie. Szczerze, no to się dużo nie pomyliłem. Co jest nowego? Nowe są Pokémony. Nowa jest pani, bo wtedy był pan zawsze. Znaczy tak mi się kojarzy. No i chyba tyle, no co? Początek ten sam. Pokazuje ci Pokémona, omawia, pyta się, czy jesteś chłopakiem, czy dziewczyną, tak jak w poprzednich wersjach były zawsze. No nie w tych bardzo porządkowych. No ale no, oczywiście, wybieramy chłopak. You are a boy? Yes, I am a boy! What's your name? Please tell me! No i... Ładnie tutaj wpisujemy, że jestem... I widzicie, jak pięknie się zmieściło. Idealnie Tao Chin w całej ramce. Your name is Tao Chin. Tak. So your name is Tao Chin. Pięknie. No i widzicie... Już. I tutaj mi przedstawia moich znajomych, czyli jednego chłopaka i dziewczynę. O. W każdym razie początek zaczyna się gry od tego, że będziemy wybierali Pokémony i to jacy oni jakie oni mają Pokémony zależy od tego, jaki Pokémon będzie wybrany przeze mnie. Oczywiście, tak jak w poprzednich wersjach, Pokémony są trzy typy do wyboru na samym początku, czyli ognisty, roślinny i wodny. Niech przejdzie ten początkowy film. Tu widzimy, jak pani profesor wchodzi do domu i wychodzi z domu. Tak, inspirujące. Wracając do omówienia. Oto tu chwilę będzie pogadanki, niech on sam sobie gada.
gra jak dla mnie bardzo podobna, znaczy bardzo podobna, praktycznie to samo co w poprzednich wersjach. Za dużo się nie zmieniło. Znaczy prawdopodobnie to zmieniło się. Coś musiało się zmienić, doszły pewnie jakieś dodatkowe opcje, których nie było wcześniej na 100%, tylko nie wiem, bo jeszcze sam jej nawet nie przyszedłem w chwilę, tylko grałem. W każdym razie, gra nawet mi się podoba, bo grafika została bardzo zmieniona. Jest dość ciekawe. Tutaj już widzimy, otwieram tą półkę i widzimy. Napis, bla, nie. I są do wyboru trzy pokémony. To mnie trochę rozczarowało. Dlaczego rozczarowało? Bo ognisty Pokémon wygląda jak świnia. Wodny wygląda jak smutny borsuk. Jedynie rośliny wygląda tak jakoś w miarę, chociaż też przerośnięta jaszczurka taka zielona, trochę dziwna, nie? No ale dobra. Ale świnia i borsuk. Bez przesady. No dajcie spokój. Dajcie spokój, no. No bez przesady. No to weźmiemy, nie wiem, no. No świnie. Tak, chcę świnie. No czemu by nie? Choicen Peppig. No jeszcze się to kurwa nazywa. Nie, no i widzicie? Widzicie, jeszcze to się nazywa Peppig. Życie. Bla 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 bla. No to przedstawił wam pierwszą walkę i na tym skończymy dziś. Dawaj, mała! Tak, przerośnięta jaszczurka. Walczy ze świnią. I ja pić. Dawaj! Tak. Jeps! Przerośnięta jaszczurka. Critical hit! Jeps! Świnie! O, pecham! Daj mi przykład. Znowu krytyka ludzi i w ten sposób widzicie, jak pokonałem przynajmniej jaszczurkę. Prawo wyglądało. No i to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek. Pierwszy oczywiście nie będzie taki epicki jak reszta, bo zawsze pierwszy musi mnie leić. Trochę emocji było. Pozarnąłem świnią gościa na etykie. Pokój mi, jak widzicie, rozwodnie. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tygodniówce. Piszcie mi na prywatnej wiadomości, jeżeli ktoś nagrywa Pokémon White, żeby móc następnej tygodniówce o tym kimś opowiedzieć na początku. No i na koniec jeszcze musi być oficjalnie moja ocena gry. Rozważając na to, że to są najnowsze Pokémon i że nawet fajna grafika jest, podoba mi się dosyć, to dałbym tej grze 7. 7, no bo cały czas jak na mnie to samo. No ale i tak fajnie. 7 na 10 oczywiście, bo nie było. No i to chyba było na tyle. Więc do zobaczenia w następnej tygodniówce i nie tylko. Pa!